Kochani nowożeńcy Oliwio i Ralfie, drodzy uczestnicy tej ślubnej uroczystości, są w życiu człowieka dni, momenty, które są niepowtarzalne i przeżywa się je tylko jeden raz. Takim dniem jest ten dzisiejszy. Drugiego takiego nie będzie. Trudno w kilku zdaniach wyrazić jego głęboki sens. Wydaje mi się, że można by te wasze dzisiejsze przeżycia sprowadzić do jednego wyrazu. Miłość. I oto teraz pragniecie tę miłość przypieczętować aktem sakramentalnym, aby Bóg, który jest największą miłością i rozdawcą wszelkiej miłości wśród ludzi, waszemu małżeństwu błogosławił i aby sprawił dalszy wzrost tej miłości w waszych sercach. Najtrafniej i chyba najgłębiej ujął istotę miłości święty Paweł w liście do wiernych gminy Koryntu, którego fragment został przed chwilą przeczytany. Pozwolę sobie przypomnieć ostatnie zdanie, które zwieńcza całą jego wypowiedź z życzeniem, aby taką była wasza miłość, nie tylko w dniach wzniosłych, jak ten dzisiejszy dzień, ale także w momentach trudnych, których życie nikomu nie oszczędza. Święty Paweł napisał: miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.